Dobry wieczór. W oparach zachodzącego słońca. Zdążyłem przed zachodem słońca. Byłem do domu, nie do nagrania. W oparach zachodzącego słońca i w oparach fajnej muzyki z radia w południowej Afryce, która nam tam przybrzmiewa, prawda, w tle, żeby nam się dobrze nam się działo. Ale że miałem męczący dzień, kurczę. Po weekendzie długim się wszystkim przypomniało, że mam zaległości z podatkami. Się działo dzisiaj. No, aż mnie gardło boli od gadania. Ale zamitam. Se przepłukam sotką oczyszczoną w wodzie z cytryną, będzie dobrze. No, takie refleksje, słuchajcie, miałem, ale to z góry zapowiadam, że o tym to by trzeba było zrobić oddzielne nagranie, bo dzisiaj to takie postkomentum mamy raczej bardziej. A tu nagrania, moje przemyślenia są takie, nie wiem, tak mnie naszło dzisiaj rano, po przebudzeniu, słuchajcie, jeszcze, bo ja zawsze tak, że się budzę, zastanawiam się budzik tak na tyle wcześniej, żeby sobie jeszcze tak z 15-20 minut pokontemplować w łóżku, ewentualnie pomedytować, ewentualnie podrzemać. I mnie naszło, że proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, nie wiem skąd mi to do głowy przyszło w ogóle, dlatego się chciałem z Wami tym podzielić, bo przyszło mi do głowy takie, ale to takie, wiecie jak macie czasem takie bumci, coś przychodzi do głowy i tam już zostaje. I sobie dzisiaj pomyślałem, całe afery z tym rządem, jednym, drugim, trzecim, ten prezydent Duda, ten, ta, premier, jak on się nazywa, Szydło, ta wcześniejsza Kopacz, ten cały Tusk, to wszystko, ten Komitet Obrony Demokracji, te wszystkie takie ruchy, to wszystko, a przede wszystkim to ruchy patriotyczne, bo tu się ludzie budzą, ale ta cała reszta, ten cyrk tak naprawdę, na kółkach, skąd to się w ogóle wzięło? Ktoś w ogóle się zastanawiał, skąd się to wzięło, bo ja się wcześniej nad tym nie zastanawiam, skąd się to wzięło? Ja po prostu, pojawiły się takie sylwetki właśnie jak prezydent Duda i premier Szydło w życiu politycznym Polski, ja tak z automatu zaakceptowałem, że oni są. A dopiero dzisiaj zapomyślałem, czy ja w ogóle kiedykolwiek o nich wcześniej słyszałem, zanim stali się kandydatami na premiera i prezydenta. Nie przypominam sobie. Być może nie uczestniczę tak aktywnie w życiu politycznym Polski, może pewnych rzeczy nie pamiętam, ale tak nagle mnie naszło, czy aby czasem nie jest tak, że to są po prostu ludzie wstawieni, zrobiło się im biografię, zrobiło się z nich kogoś i oni mają tam być. Idąc krąg dalej, od razu przyszła mi do głowy myśl, że czy czasem nie jest tak, że ten cały cyrk, że niby PO z PiS-em walczy, że wcześniej teraz PO przegrało, PiS wygrał i tak, a czy to czasem nie jest tak, że to jest ten sam układ, ci sami kolesie, tylko oni po prostu robią taki cyrk dla narodu, żeby narodowi się wydawało, że jest wybór, że coś się zmienia. Tak patrząc teraz na działanie tego rządu, który miał u mnie duży mandat zaufania zaraz po wyborach, a już go nie ma, jak patrzę na te działania, to wszystko więcej gadania niż robienia i tak naprawdę obiecują, mówią, że zrobią, a tak naprawdę nie robią nic innego niż robili ich poprzednicy, czyli PO. I tak naprawdę ja widzę, tak mówię, mogę się mylić, to jest moja subiektywna opinia, ja widzę kontynuację polityki poprzedniego rządu, zwłaszcza na sferze, w arenie międzynarodowej. Cały cyrk z tą Komisją Europejską, wystąpienie Szydło, no żeby zbudować wizerunek, tak to zaczynam odbierać. I tak mi się zaczyna robić nieprzyjemnie, myśląc o tym, że po prostu nas robią w chuja po raz kolejny. Bo cały czas się kręci towarzystwo wokół tego samego i towarzystwo tak naprawdę, mówię, wzajemnej adoracji. Nawet powiem wam głębiej, przyszły mi takie przemyślenia dzisiaj rano o tym, że czy czasem za zamachem w Smoleńsku i czy za śmiercią Lecha nie stoi czasem ktoś jemu najbliższy oficjalnie? Żeby się pozbyć konkurencji? Słuchajcie, już w Biblii były przypadki, że Kain zabił Abla, tak? To są moje teorie. To są moje teorie. Absolutnie nie wygłaszam żadnych tez ani oświadczeń. Ja sobie tylko tak pomyślałem. Może po prostu byłem niedobudzony i takie głupoty mi do głowy przychodziły. Ale postaram się, bo nie miałem czasu, postaram się poanalizować fakty i biografię i przejść sobie, poszukać sobie w internecie i zrobić o tym osobny odcinek. Bo coś mi tu śmierdzi, proszę Państwa. I to nie jest zeszłotygodniowa kiełbasa. Tylko coś znacznie więcej. Tak myślę. No, a wracając do rzeczywistości bardziej przyjemnej, czyli kanałowej, postkomentum. Pierwsze miejsce, po prostu pierwsze miejsce w uroczym, pierwsze miejsce w tydzień czy dwa tygodnie temu miał kolega, który pierdolnął ten fajny opis w ogóle, ten rysuneczek. Jakbyś mógł się w ogóle pochwalić i wrócić, to bo ja bardzo chętnie bym z tobą nawiązał współpracę. Rysuneczek właśnie o mnie, o pijaku i tysiącu i Hiltona, tak? I Hiltonie i tak dalej. Tam był taki rysunek, zrzucony też na Jakubowski 76. Fajny, podobał mi się.
No a teraz tutaj taki użytkownik jest Jakubowskiego 76, czyli z mojej grupy. Link pod filmem. Teraz sobie pies wzdychał, jak mu ciężko. Się nim nie zajmuję teraz. Kolega o niku Robuś zbanowany Kanciak. No po prostu świetne to, co zrobiłeś. Żaba czytająca książkę pod tytułem Powody, aby żyć, a w tej książce ja. Doskonałe, naprawdę. Polubiłem od razu i fantastyczne. Pójdźmy dalej. Pójdźmy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Tu miałem takie w ogóle wpisy różnych ludzi na ten. Ten sam Robuś zbanowany Kanciak pisze, że Ator i Jakubowski według mnie najlepsi youtuberzy na całym YouTubie. Wiesz co, nie stawiam mnie w jednym rzędzie z Atorem, bo naprawdę ja to jeszcze w byciku chodzę w porównaniu z nim, także wiesz. Ale dziękuję. Zbyszek Turysta, taki użytkownik, pisze, dziękuję za przyjęcie do szacownej i nietuzinkowej grupy. Zbyszku Turysto, fajnie, cieszymy się, że dołączyłeś do nas. Czy szacownej, to nie wiem, to naprawdę nie mnie oceniać. Jest wielu ludzi, którzy nas nie lubi, a że nietuzinkowa to z całą pewnością. Seba Śliwka, chciałeś strasznie, żeby cię pozdrowić. Proszę, pozdrawiam cię i pytasz, czy mnie ktoś przytuli. Na pewno kiedyś cię ktoś przytuli, uwierz mi. No, to się zdarza ludziom. Mnie się też zdarzyło parę razy w życiu, że mnie ktoś przytulił. Mniej lub bardziej z miłością, ale jednak. No to idziemy dalej, tak? O trzeciej wojnie nie będziemy gadać. Trzecia wojna trwa, wbrew temu, co tam niektórzy piszą. Trzecia wojna trwa. O tym zdrowym żywieniu. No, kochani, słuchajcie. O zdrowym żywieniu, o lekarstwie. Fantastycznie się wypowiedziała koleżanka Kikalot1. Już nie pamiętam gdzie i nie pamiętam dokładnie cytatu, ale napisała coś takiego, że je to, co jej się podoba i na samą ochotę, bo jej organizm wie lepiej niż lekarz. I ja robię od wielu, wielu lat właściwie od dziecka dokładnie to samo. Popamiętałem w jednym z odcinków dawno, dawno temu, że nie trawię i nie jem surowych warzyw, że też za owocami specjalnie nie przepadam. Ja słucham organizmu, mam na coś ochotę, to jem. I tyle, i nie robię sobie ograniczeń. Słuchajcie, tak jak powiedziała Kikalot, jeden organizm sobie sam reguluje pewne rzeczy. Tak. Katinux, fajny opis, wpis, w sensie tam potem mam powiem pogadance o różnych rzeczach. Fajny, na temat tego, jak ty sobie poradziłaś z pewnymi rzeczami i też właśnie z... Ja wam powiem, właśnie to w odniesieniu do Katynów co napisałaś, ja wam powiem, co mój organizm zdemolował, to był czas, kiedy pracowałem intensywnie i żyłem intensywnie w świecie biznesowym i korporacyjnym w Polsce i żywiłem się głównie właśnie w McDonald'ach, w KFC i jadłem przy biurku sobie najczęściej właśnie gorące kubki albo te takie makarony z serem w kubkach i tak dalej i słuchajcie, utyłem do 110 w ciągu roku niecałego. I zdemolowałem sobie kompletnie wątrobę, trzustkę i cały organizm w ogóle. Do dzisiaj wychodzą różne rzeczy. A minęło już jeszcze trochę. Dlatego ja jestem teraz takim ogromnym przeciwnikiem chemicznego jedzenia i tych sieciówek typu właśnie Burger King, KFC, McDonald's. W odwrotnej kolejności bym je wymienił, jeśli chodzi o zagrożenie dla życia i zdrowia. Z Coca-Colą. No właśnie, bo też piszesz, że wpisałeś się wcześniej, że nie boję się takiego silnego działania sody oczyszczonej. No dobrze, bardziej się boję Coca-Coli niż sody oczyszczonej. Naprawdę, bo Coca-Cola, słuchajcie, wiecie co ja robię z Coca-Colą, do czego używam? Naprawdę, i mówię to poważnie, ja kupuję tak, żeby się napić, tak jak ty napisałaś, też mam sentyment. Każdy ma, kurczę, no to jednak jest napój dzieciństwa i młodości. Ale taki najbardziej smakuje mi Coca-Cola w tych, to się rzadko jeszcze zdarza, ale mam taki sklepik w Birmingham, gdzie można jeszcze cały czas kupić Coca-Colę w szklanych buteleczkach 0,33 ml. W szklanych buteleczkach. Nie plastiku, nie w puszce. Szklanych. Nie wiem, po prostu ta Coca-Cola z tych szklanych buteleczek smakuje inaczej. O wiele lepiej. Zdecydowanie lepiej. Może samo opakowanie robi swoje. A wiecie, do czego używam Coca-Coli? Na przykład do Coca-Coli butelkę litrową Coca-Coli wlewa się do muszli klozetowej i zostawia. Jak się ma kamień. I zostaw sobie to na noc. Potem przejedź szczotką i spłukaj. Kamień ci cały odejdzie. Ja pamiętam swojego czasu, jak miałem remont w domu. Pan robotnik próbował odkręcić takie stare, naprawdę zaśniedziałe, zardzewiałe śruby i się zapytał mnie, czy mam w domu Coca-Colę. Ja myślałem, że mi się chciało pić, więc mu przyniosłem butelkę Coca-Coli, a on tą Coca-Colę wylał na te śruby i zostawił. Te śruby puściły pięknie.
wtedy tak pum, 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 trum, pum, jak pomysłowy Dobromir. Co kurwa w tym jest, oprócz tego gazu, że to tak puszcza? Znacie historię Coca-Coli, jak powstało? To miało być lekarstwo na przeziębienie. A zrobili z tego smakołyk na rzechę. Słuchajcie, ja nikomu nie zabraniam, ale mówię, no tak, wspominam o tych moich właśnie kolegach, siłowaczach, którzy tu się tak zdrowo odżywiają, a tu produkty light i jeszcze Coca-Cola light i że... Dorota Skowrońska, tak, no widzisz, no dziękuję, że pochwaliłaś, że dobry komentarz. Co do Brexitu, no... Ja, wiecie co... Ja mam bardzo ambiwalentne zdanie. Zdanie mam takie przede wszystkim, że Wielka... Znaczy, może inaczej. Ja uważam, że Wielka Brytania doskonale wie, co robi, ogłaszając w ogóle sam pomysł Brexitu. No to już mówiłem w odcinku o Brexicie, już nagrałem jeden o tym, że to jest wyjście z przyjęcia, zanim to przyjęcie się zmieni w degrengoladę i pijacką libację. Nowy Nick pisze, że nie masz żadnej trzeciej wojny światowej. Słuchaj, to, że nas nie bombardują, to, że nie lecą bomby na co dzień, to, że nie ma Holokaustu i obozów śmierci, to nie znaczy, że nie ma trzeciej wojny światowej. Jest, 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 kolego, przyjrzyj się, rozejrzyj się dokładnie. Kikalot, no właśnie, to jeden, to co mówiłaś. Thunder Tracker Bob, tak, sprzedamy Wielką Brytanię, a potem sprzedamy Francję na Allegro, kup teraz. Tak, marihuana działa leczniczo. Co tu jeszcze? No tak lecę, słuchajcie, tych komentarzy jest naprawdę w cholerę. Andrzej Malin, nagrałbyś coś jeszcze o spiskowych teoriach? Przecież cały czas nagrywam. O spiskowych faktach. Frytki z octem. Oczywiście, że znam frytki z octem, mi się moje. Tak. Szybko. Czy planuję nagrać coś z Zatorem? Kurczę, pytacie cały czas o to. Na razie nie gadaliśmy z Zatorem o żadnych nagraniach. O, motylek. Jak często i w jakiej ilości pijesz tę wodę z ogórów? A, tą wodę z ogórów, którą robiłem. Słuchajcie, ja sobie piję taką małą szklankę rano. Przed śniadaniem. Taką małą. Kiedyś piłem wieczorem, teraz piję rano. Tak sobie zmieniłem, zobaczyć, czy się coś nie zmieni. Kamil Nowak, z tym olejem kokosowym to czytałem na kilku forach, że to ściema i nadaje się do słodyczy jako krem. No to czytaj dalej fora, no. Ja powiem tak, to ten olej kokosowy to mnie nauczyła koleżanka i sąsiadka z poprzedniego domu, jeszcze jak w Birminga mieszkałem, Jamajka, która od swojej babci, babcia ją nauczyła tego, że ten olej kokosowy jest do wszystkiego. Jamajczycy go tak używają. Począwszy od smarowania sobie skóry, przez mycie nim zębów, przez czyszczenie różnych rzeczy i tak dalej, po właśnie spożywcze takie elementy, typu robienie sobie ciast czy smażenie na nim mięsa. Motylek, jesteś moim ulubionym pijaczkiem, no dziękuję ci bardzo. Wolałbym nie być pijaczkiem, no ale cóż. No wynik, nie lubisz nosić brody? Tak, nie lubię. W ogóle jak się, jestem nieogolony, czuję się niechlujnie. Ja nigdy nie będę, nigdy nie zapuszczę brody, po prostu nigdy. Dla mnie broda, przepraszam dla brodaczy za to, co powiem teraz, ale dla mnie broda jest oznakiem lenistwa i niechlujstwa. I faceci z brodą, nie wiem czemu, ale wydają mi się brudni. Wiem, Ator, też masz brodę, no, przepraszam, ale mówiłem ci też o tym kiedyś, chyba nie będziesz obrażony. Naprawdę mam takie odczucie, że ludzie z brodą to są po prostu ludzie brudni. No i tyle, przepraszam brodaczy, no takie mam zdanie. I tu jeszcze Jasmina Lawenda pisze, że jak pije często tą wodę z ogórków kiszonych, jak powyżej. Christine Olbert, czemu Hiltona nie spuszczam ze smyczy, bo to jest wariat. To jest wariat. Wariat, który w momencie, kiedy mu się włącza instynkt, to już nie słucha. Jak zobaczy wiewiórę, lisa albo cokolwiek innego spierdalającego, a tu w lesie mamy tego dużo, to mogę sobie go gonić północy. On nie słucha wtedy, bo to jest dla jego bezpieczeństwa. To jest moja wina, bo ja go jako szczeniaka nauczyłem, że go zawsze chroniłem na tej smyczce. On przechodząc przez ulicę, on nie patrzy, że jedzie samochód. On myśli, że ten samochód zniknie. Bo zawsze tajemnicza siła z tyłu go pociągnęła troszkę do tyłu, że ten samochód przyjechał mu tyle przed nosem. Także mój pies by zginął bardzo szybko pod kołami samochodu. Teraz już. No już jest stary, bo ma ponad 8 lat, dziewiątka mu się zbliża. Czekaj, co tu jest? Gdybyś miał do wyboru emigrować teraz z Polski, to jaki kraj byś wybrał? Pisze Bubek 008. Bo ty myślisz, że nad Kanadą, a dokładnie Vancouver. Jaki kraj bym wybrał teraz? Południową Afrykę? Ganę? Australię? Brazylię? Argentynę? Chile?
te kraje na pewno bym rozpatrywał. A, tam kolega mi zadał pytanie, które trochę brzmi przekąśliwie, ale rozumiem, że nie miałeś nic złego na myśli. Czy zdarza mi się czytać czasem jakieś książki, tak? Zdarza mi się, dosyć często. I czy zrobiłbym audycję o tym, czy nagranie o tym, co czytam? Jeszcze tam mam drugi regał, w sypialni mam trzeci. Naprawdę chcecie pogadankę o tym, co ja czytam? Lub co przeczytałem i co polecam? Nie ma problemu, ale nie sądzę, że będzie się to podobało. Tak, no i chyba tyle, nie? O nie, no Angelika 724, kochani. Że do kompletu moich eliksirów dorzucę jeszcze olej z oregano, naturalny silny antyoksydant. Jest w lodówce, moja droga, jest trzymany w lodówce. Mamy takie cuda. Mamy takie cuda. I jeszcze olejek z drzewa sandałowego. Nie, z drzewa herbacianego, sorry. Z drzewa herbacianego, też takie rzeczy mamy. Aha, i takie pytanie na koniec. Maciej B. Pytanie, czy surowy imbir można jeść codziennie? Oczywiście, nawet kilka razy dziennie. Tego się nie da przedawkować. Uwierzcie mi. No i chyba tyle. Tak, tak. A gdzie dostałem pestki Morelli? Kupiłem na internecie. No i tyle. I tyle, kochani, pogadanki, bo naprawdę siada mi głos w ogóle po pogadaniu cały dzień przez telefon. Poza tym słońce już na tyle zaszło, że już teraz siedzę w ciemnościach. A no, w przygotowaniu mam te nagrania, które wam opowiadałem wczoraj. Zresztą macie co po weekendzie oglądać, kurczę, nie narzekajcie, nie? Też nie mogę się wyeksploatować, bo się spalę zawodowo i ucieknę na Tahiti. Będę jak Gauguin. Będę malował i pił. To nie jest głupi pomysł. Co ja tu jeszcze robię? Dobrze, koniec wygłupu, bo prawdę mi gardło siada. To co, to do zobaczenia, pa, nie kocham was i w ogóle, nie? To do zobaczenia w przyszłym filmiku. I życzę wam udanego wieczoru.